No teraz idziemy do... Dokąd? No. Na Zielony Most. Nie no. Na most. Go, ten patrz. Ten gość, potem most, serduszko i Staszic. Jak na razie pytanie dotyczyły programowania, sztuki, malarstwa i też takiej wiedzy ogólnej. No i jak to rozwiązujecie w zespole w takim wypadku? Czy każdy z was się w czymś specjalizuje? Każdy z was przygotowywał się specjalnie do jakiegoś tego etapu? Wydaje mi się, że po prostu odpowiadamy na pytania wspólnie. Kto coś wie, kto coś pamięta, to mówi i po prostu jakoś ustalamy odpowiedź. Na jakie pytanie ty odpowiedziałaś? Mnie udało się odpowiedzieć na pytania z zakresu programowania oraz języka niemieckiego. Pyta nas na przykład między innymi o Jana Cybisa, tak, i jakim rodzajem sztuki dokładnie się zajmował, czy to malarstwo, czy była to rzeźba. Było także pytanie z zakresu programowania dotyczące języka strukturalnego, na które także udało nam się odpowiedzieć. Pomysł narodził się z potrzeby ulepszenia naszych dotychczasowych gier miejskich, które przed napisaniem aplikacji pisaliśmy w formie papierowej i prowadziliśmy za pośrednictwem portali społecznościowych. Jednak idziemy z duchem czasu, powstała aplikacja Urwanie Głowy, która jest dostępna na naszej stronie i właśnie w ten sposób młodzież w dniu dzisiejszym może brać udział w naszej grze. Głównym celem drużyny jest odnalezienie, dzięki aplikacji, która z tym pomaga, odnalezienie charakterystycznych punktów, które uwidocznione są na zdjęciach w aplikacji, dotrzeć do nich oraz odpowiedzieć na pytania quizu wiedzowego. Te pytania pojawiają się dopiero w momencie, kiedy dotrze się do tego miejsca, jak to jest rozwiązane? Tak, dokładnie. Lokalizator GPS udowadnia, że drużyna dotarła na miejsce, wtedy wyświetla im pytanie i pozwala na odpowiedź. To jest właśnie nasza pierwsza taka gra. Startują uczniowie szkół ponadpodstawowych, drużyny liczą od 4 do 6 osób. No i mają tutaj tych kilka punktów, około 2 godziny trwa ta gra. Są komponenty wiedzowe, również z zakresu historii Opola. Wszystko to jest na takim poziomie bardzo, bardzo podstawowym. To jest pierwsze nasze takie doświadczenie. Jeżeli nam się uda, sprawdzi, powiedzie się, to w przyszłym roku na pewno też o tej porze zrobimy już również z udziałem szkół, uczniów szkół podstawowych. Te główne cele tego pomysłu i tego zadania i co spotka ich na trasie tak naprawdę? Ten komponent wiedzowy dotyczy przedmiotów, jakie oni mieli w trakcie roku szkolnego, a więc i język polski, i języki obce, i historia, i biologia, i geografia. Wszystko staraliśmy się tak, żeby to było związane tutaj z naszym miastem. Żeby to była i troszeczkę taka powtórka, ale też i przede wszystkim zabawa i trochę tej rywalizacji między placówkami. Jak jest rywalizacja i zabawa, to znaczy, że są i nagrody. Tak, jest nagroda, pan prezydent ufundował puchar i ten piękny puchar, który tutaj obok nas jest, to jest nagroda dla najlepszego zespołu. Kto zwycięży w tej zabawie? Ten, kto będzie miał najwięcej poprawnych odpowiedzi, czy są jeszcze dodatkowe warunki? Są dodatkowe warunki, oczywiście. Drużyna, która odpowie prawidłowo na największą ilość pytań oraz dotrze do wszystkich punktów w jak najkrótszym czasie, wygra naszą grę. Mądrość to nie tylko to, że się wygra albo zna się odpowiedzi na jakieś pytania, które wynikają z programu, ale na mądrość składa się wiele cech. Trzeba zachęcać wszystkich do tego, żeby się uczyć, żeby się dzielić wiedzą, żeby się chwalić tym, że się coś wie. To jest taki najpotężniejszy fundament tego, co się z wami będzie działo w przyszłości, który możecie sobie zbudować. Jak oceniacie taką zabawę? Fajny pomysł w mieście, który się pojawił? Myślę, że świetny pomysł. Jest jakaś szansa do integracji, jakaś szansa do świetnej zabawy po prostu. No i nie ma nas na lekcjach, a jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego, reprezentować szkołę w jakiś godny sposób.
Gdzieś staj prosto, a głowa do mnie, dobra? O tak, a głowa to mnie. Dobra. Tak? Leć. Mam. Dobra. Jeszcze raz pomysł, idea i zasady tej rywalizacji. Takie najważniejsze rzeczy przy tworzeniu tej aplikacji, o której mówiłeś? Mobilność. To jest ta jej główna zaleta, ale jak najbardziej połączenie kwestii edukacji w grze i tego wyjścia z domu, która tak naprawdę jest bolączką aktualnie młodzieży, to są jej największe zalety. 14 szkół, a do ilu się zwróciliście? Zwróciliśmy się do wszystkich szkół ponadpodstawowych w naszym mieście, w aglomeracji. Zgłosiło się do nas 14 szkół. Dobra, mamy. Dzięki. Dzięki. Dobra, okej, dobra. Przedstawcie swoją grupę, skąd jesteście, z jakiej szkoły i co trzeba było wykonać podczas tego zadania. Więc tak, jesteśmy zespołem z zespołu szkół elektrycznych, reprezentujemy naszą szkołę na ulicy Kościuszki i aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania zadania z konkursu Uwanie Goły, na którym trzeba znaleźć po prostu odpowiednie lokalizacje i odpowiedzieć na pytania, kiedy dojdzie się do tych lokalizacji, po prostu taka gra terenowa. Mhm. Jak zadanie do tej pory wam poszło? Czy co trzeba było, że tak powiem, na tym etapie, po którym jesteście, zrobić, wykonać i z czym się zapoznać? Przede wszystkim na początkowym etapie spotkaliśmy się z delikatnym rozgardiaszem, natomiast już teraz wszystko idzie w dobrym kierunku. A co to znaczy rozgardiasz? Lekki problem z zamieszaniem, lekki problem z organizacją, ale już wszystko jest w porządku, jesteśmy na bardzo dobrej drodze. No i pięknie, to teraz godnie powie, kto teraz godnie, czekaj, muszą godnie powiedzieć, jak się nazywają. No, masz nagrane, żeby nie wiedzieć. Wystarczy imię? Znaczy, nie, muszę was podpisać z imienia i nazwiska. Okej, okay, ja jestem Maja Sobolewska. Klasa? Druga DT. Druga DT, tak? ZTS, tak. Szkół elektrycznych. Tak. Ekonomem nie mylę. Łukasz Baron, klasa czwarta FT. FT, dobra. Co by to miało nie znaczyć FT?
3. Poszło, tak? Panie dyrektorze, jak to się mówi, wszyscy już wystartowali, bo tak. Dla wszystkich to debiut. Tak, już wystartowali. Zweryfikowaliśmy, zobaczyliśmy akurat w tej zabawie, więc to nie jest ostateczna ocena, jest jakaś fajna punktowa ocena i myślę, że dała Wam również wiele radości. Dziękuję bardzo.